Dzień dobry moi drodzy, witajcie już na naszych przedostatnich zajęciach. Tak jak obiecałam, dzisiaj mówimy o zasadach bezpiecznych wakacji. A na końcu zrobimy sobie taką miłą niespodzianko pracę plastyczną. Dobrze? No to ostatnio mówiliśmy sobie o takich zasadach, które Wy na pewno znacie. A dzisiaj sobie przybliżymy takie, które może znacie, a może o nich zapomnieliście, a może jednak nadal pamiętacie. Ale najważniejsze, żebyśmy sobie teraz przypomnieli i żebyście wiedzieli o tym podczas zbliżających się wakacji. No to moi drodzy, po pierwsze co? Zawsze należy informować rodziców, gdzie i z kim się przebywa, tak? No bo czasami rodzice na przykład nie są przy Was, tylko jesteście na przykład, no nie wiem, z babcią czy z dziadkiem, ale rodzice muszą wiedzieć, z kim jesteście, tak? I musicie, słuchajcie, też im powiedzieć, o której godzinie wrócicie, bo oni się po prostu o Was martwią. Jeżeli na przykład jesteście bez rodziców, a z jakąś inną osobą, to najlepiej, abyście zawsze nosili numer telefonu rodziców przy sobie, albo żeby ta osoba miała kontakt do Waszych rodziców, wiadomo, tak? Musimy sobie też przypomnieć, jak przechodzić przez jezdnię, tak? Czyli patrzymy lewo, prawo, lewo, tak? I przechodzimy przez jezdnię, ale najlepiej w obecności osoby dorosłej, tak? A jeżeli na światłach, to na jakim kolorze przechodzimy? Tak jest, na kolorze zielonym. Słuchajcie, żeby się pobawić, to co? Blisko jezdni się bawimy? No nie. Trzeba szukać oddalonych miejsc od jezdni. A kiedy jeździcie samochodem, to zapinamy zawsze pasy bezpieczeństwa. Jeżeli podchodzi do Was ktoś obcy, to co robimy? Rozmawiamy z nim? Bierzemy cukierki od niego? Oczywiście nie. Nie rozmawiamy, nic nie bierzemy, niczym się nie częstujemy, tak? Bardzo dobrze. A teraz powiedzcie mi, jaki jest numer alarmowy ogólny, na który trzeba dzwonić, jeżeli coś się przydarzy. Jaki to jest numer? 112. Tak. I teraz uczymy się krótkiej rymowanki, żeby łatwiej zapamiętać ten numer. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy. Powtarzamy. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy. Tak jest. Jeżeli przebywamy na wakacjach blisko wody, nie wchodzimy do wody bez opieki osoby dorosłej. Jeżeli chcemy się kąpać, to tylko w miejscach wyznaczonych, świetnie. A jeżeli jest burza, wieje mocny wiatr, pada deszcz, to nie korzystamy z czy rzeki, czy morza, czy jezior, czy stawów. Nie, nie kąpiemy się wtedy. Dbamy o bezpieczeństwo. A jeżeli świeci słońce mocne, to co? Na głowę kapelusz, czapka z daszkiem, tak? Chronimy się. Smarujemy buzię kremem, żeby nas nie spiekło słoneczko. Tak. No i to są takie najważniejsze informacje. No i jeszcze, jak chodzimy po górach, no to co? Co chodzimy? Po wyznaczonych szlakach i nie zbaczamy z tych szlaków. Tak. I co? Słuchajcie, czasami rozpalamy ogniska, tak? Ale też pamiętamy, że w miejscach do tego wyznaczonych, bo jeżeli rozpalimy ogień w miejscu niewyznaczonym, możemy spowodować pożar i na przykład spłonie las. No i bardzo to jest złe. A jak w lesie widzimy jakieś jagody albo grzyby, czy zbieramy? No pewnie, że nie. Nie zbieramy, ponieważ... Ale sami nie zbieramy, bo nie wiemy, czy te jagody, czy grzyby są na pewno jadalne, czy nie są dla nas niebezpieczne. No dobrze, to sobie tak przypomnieliśmy o zasadach,
A jeszcze słuchajcie, po takich wędrówkach należy sprawdzić, czy nie mamy jakiegoś gościa na skórze. Kleszcza, tak? No właśnie, a jak mamy, to trzeba koniecznie poinformować o tym rodziców. Oni będą wiedzieli, co z tym zrobić. Trzeba będzie go wyjąć. A teraz coś miłego. Robimy pracę plastyczną. Co, słuchajcie, jest ważne, żeby być zdrowym podczas upałów? Tu podpowiedź. Tak jest. Musimy dużo pić. Najlepiej wodę. Co można jeszcze pić? Soki, jakieś kompoty. Co jeszcze? Lemoniadę jakąś z bąbelkami. I my właśnie dzisiaj będziemy robić taką naszą lemoniadę z bąbelkami. Potrzebujemy karteczkę. Może być biała, może być kolorowa. Słomkę. Nożyczki. Taśmę bezbarwną i słuchajcie, takie kuleczki, które zrobimy z bibuły, zobaczcie, albo z takich kolorowych kartek papieru. Ja robiłam na przykład z ulotek takich. Możecie także dodać taki brokat. Albo cekiny. Możecie, tak jak ja, wykorzystać kartki i zobaczcie, w taki łatwy sposób robimy kuleczki. Z bibuły też fajnie wyjdzie. I robimy dość sporo takich kuleczek. W jakim kolorze chcecie? Najlepiej w wielu kolorach. No a teraz, jak już zrobicie te kuleczki, przygotujecie sobie różne cekiny, jakieś małe pomponiki mogą być, to na tej białej kartce rysujemy taką dużą szklankę ołówkiem. Jak narysować szklankę? Ano prosto, tak? Możecie popatrzeć, jak wygląda szklanka, wziąć z kuchni szklankę i zobaczyć, i narysować. Ale ja już Wam pokażę, jak to wygląda. Na pewno sobie poradzicie z narysowaniem. O, tak wygląda szklanka, tak? Możecie prostokątną narysować, możecie taką. I jak już narysujecie, to bierzemy woreczek. Nie wiem, czy mówiłam, czy trzeba woreczek, ale trzeba woreczek foliowy. O, taki zwykły śniadaniowy woreczek. I teraz przykładamy, patrzymy, jak dużo nam trzeba tej folii. Przykładamy do tej naszej szklanki, którą narysowaliśmy. I wycinamy mniej więcej taką wielkość folii, jak szklanka na papierze. Wycinamy. Może być jakiś inny kształt, aby była mniej więcej taka sama wielkość. Wycinamy. Ciężko się tnie folię, ale dacie sobie radę. Uważajcie, żebyście sobie palców nie poprzecinali. Bo na wakacje trzeba mieć palce wszystkie, prawda? Dobra. I jak już przetniemy tą folię, to kładziemy te wszystkie nasze kuleczki, cekiny, pomponiki na szklankę. No zobaczcie, ja taką dużą wycięłam. Może być taka duża. Nie ma problemu. Rozsypujemy te wszystkie kuleczki i cekiny i różne ozdobne dżety, jakieś pomponiki na szklankę. O, zobaczcie. Tak, rozkładamy tak i przykładamy folię. Przykrywamy folią i teraz będziemy przyklejać dookoła taśmą samoprzylepną, taką bezbarwną. Przyklejamy. No, już mój kot się odzywa. Też by się napił takiej lemoniady, tak? Przyklejamy taśmą
dookoła. Musi być dookoła, żeby nie wypadła żadna kuleczka. Możecie w kilku kawałkach przykleić tą taśmę. Hop. Tutaj. Przyklejamy. I jak już przykleimy, to musimy przykleić także słomkę. No bo z czego pijemy lemoniadę najczęściej? No właśnie. Ze szklanki przy użyciu słomki. No, jeszcze dokleję. I teraz tą słomkę przyklejamy na woreczek taśmą także. O. I nasza lemoniada jest gotowa z bąbelkami. Zobaczcie. I w jedną stronę się przychyla, w drugą, hop. I fajnie. Mamy fajne bąbelki. Musicie pamiętać, żeby dookoła ładnie przykleić taśmę, żeby nie było dziur, żeby nie wypadło. No dobrze. Powiedzcie mi, jak smakowała wasza lemoniada? Jaki był smak waszej lemoniady? Moja była wieloowocowa. Ok, widzimy się jeszcze jutro. No i w piątek już zaczynają się wakacje. Także do zobaczenia. Pa, pa!